trwała okupacja. 21 maja 1943 roku przypadała 400. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika. 4 dni później trójka nieco egzaltowanych młodych chłopaków postanowiła uczcić tę datę, składając pod pomnikiem astronoma na warszawskim Krakowskim Przedmieściu okolicznościowy półmetrowy wieniec z biało-czerwonymi szarfami i napisem geniuszowi słowiańszczyzny rodacy. Inicjatorem pomysłu był Wacław Bojarski, pseudonim Czarnota. Pomagał mu Zdzisław Stroiński, pseudonim Marek Chmura oraz Tadeusz Gajcy, używający pseudonimów Karol Topornicki, Roman Oścień, a także Topór. Akcję przygotowali fatalnie, bez właściwego rozpoznania. Nie wiedzieli nawet, że rok wcześniej, 11 lutego 1942 roku, Alek Dawidowski z organizacji Małego Sabotażu Wawer pod osłoną nocy odkręcił z pomnika niemiecką tablicę z napisem Demgrossem astronomem Nicolaus Copernicus, odsłaniając przedwojenny polski napis Mikołajowi Kopernikowi rodacy. Nie wiedzieli również, że dzień wcześniej podobny wieniec złożyli tu harcerze z szarych szeregów. W pobliżu pomnika mieściła się siedziba granatowej policji. Można więc było przypuszczać, że w tej sytuacji pomnik będzie obserwowany. Uzbrojeni w jeden pistolet i aparat fotograficzny, o świcie dotarli w pobliże Cokołu. Wacław Bojarski wspiął się na stopnie i złożył wieniec. Zdzisław Stroiński wykonał gorączkowo kilka zdjęć. Kolegów ubezpieczał Gajce, stojąc z pistoletem w kieszeni przy jednej z kolumn Pałacu Staszica. Nie wiedział, że za sąsiednią stał granatowy policjant. Dalej wypadki potoczyły się błyskawicznie. Policjant wyszedł z ukrycia i kazał uciekać stamtąd Bojarskiemu. Ten chciał jeszcze wynegocjować pozostawienie wieńca, na co usłyszał: ja mam żonę i dzieci. Całość obserwował zaskoczony i sparaliżowany strachem Stroiński. Rozmowę usłyszał też Gajcy, jednak zasłonięty filarem nie dostrzegł policjanta i myślał, że to rozmowa kolegów. Kilka sekund później, zobaczywszy granatowy mundur, wyszarpnął pistolet i strzelił. Policjant również sięgnął po broń i strzelił w powietrze. Spiskowcy uciekli, zapominając o wcześniejszym planie rozbiegnięcia się w różnych kierunkach. Gajcy wyrzucił pistolet, a chwilę później nadział się na patrol niemieckiej żandarmerii, który udało mu się zmylić. Stroiński, widząc żandarmów, ukrył się w bramie, a potem w ubikacji na klatce schodowej. Tam go schwytano, pobito i odprowadzono na posterunek. Żandarmi zatrzymali też Bojarskiego, wylegitymowali go, po czym jeden z Niemców wyjął pistolet i strzelił mu w brzuch. Rannego zawleczono na posterunek i poddano brutalnemu przesłuchaniu. Po jakimś czasie zobaczył tam złapanego wcześniej i dotkliwie pobitego Stroińskiego z wieńcem na szyi. Po przesłuchaniu przewieziono go na Aleję Szucha. Po drodze jakimś cudem udało mu się prześwietlić film w aparacie i zjeść zdjęcie Gajcego. Po 2 miesiącach pobytu na Pawiaku i staraniach ojca cudem wyszedł na wolność. Ranny Bojarski trafił ostatecznie do szpitala. Czuwała nad nim jego narzeczona, pielęgniarka, z którą następnego dnia wziął ślub. Niestety, zarówno troskliwa opieka, jak i to, że żona kilkakrotnie oddawała mu krew w transfuzji, nie pomogło. Zmarł 5 czerwca. Tadeusz Gajcy czuł się odpowiedzialny za śmierć Bojarskiego i aresztowanie Stroińskiego. Nieudana akcja wpędziła go w wyrzuty sumienia i ciężką depresję. Miał świadomość, że jako jedyna uzbrojona osoba bezsensownym strzałem uruchomił lawinę wydarzeń, której nie dało się zatrzymać. Przodkowie Gajcego wywodzili się z Węgier. On sam urodził się w Warszawie 8 lutego 1922 roku w ubogiej rodzinie robotniczej. Wychowywał się na granicy dwóch światów, w miejscu, gdzie inteligencki Żoliborz łączył się z dzielnicą żydowską. W 1937 roku jego rodzina przeprowadziła się na Bielany, do skromnego domku z ogródkiem. Zawdzięczali to ojcu, który pracując na kolei awansował. Młody Tadeusz wcześnie zaczął pisać. Gdy jego rówieśnicy kopali piłkę lub spotykali się z dziewczynami, on spędzał czas z książkami. Czytał Konrada, Kafkę, Czechowa, Haszka, Dostojewskiego, jednak przede wszystkim fascynowała go poezja. Wkrótce jego juwenilia wysoko ocenili uznani krytycy z kręgu żagarystów. Z chwilą wybuchu wojny usiłował zaciągnąć się do wojska, jednak nie przyjęto go, nie był pełnoletni. W okupowanej Warszawie dość przypadkowo związał się z kręgiem pisarzy skupionych wokół potępianego, zwłaszcza za czasów PRL-u, obozu narodowo-radykalnego Falanga. Należał do AK, współpracował z referatem literackim Podwydziału Propagandy Mobilizacyjnej RUJ, Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej.
podziemnych pismach wraz z kolegami zaciekle polemizował z rówieśnikami o lewicowych poglądach, w tym z Tadeuszem Borowskim i Krzysztofem Kamilem Baczyńskim. Wczesnym rankiem 1 sierpnia 1944 roku, mając zaledwie 22 lata, pożegnał się z rodziną, pozostawiając cały swój dorobek w niedużej walizce. Nocą z 15 na 16 sierpnia wspólnie ze swym przyjacielem Zdzisławem Stroińskim, który cudem ocalał po niesławnej akcji, pełnił służbę wartowniczą w kamienicy przy ulicy Przejazd 1/3. Następnego dnia w południe niemieccy saperzy, którzy nocą dotarli do piwnic, wysadzili gmach w powietrze. Gajcy i Stroiński zginęli przysypani gruzami. Ekshumowano ich wiosną 1946 roku.